Czy będzie pan oglądał Mistrzostwo Świata w piłce nożnej? A będę. A ta późna pora transmisji jakoś wpłynie, że będzie pan mniej tych meczów oglądał niż na poprzednich? Czy tak znaczy, samo? Znaczy nie, to tam poda nie ma akurat znaczenia, nie? Tam czy to będzie o 22, 24, to akurat nie ma znaczenia. Ważne, żeby były mistrzostwa. Super. Komu pan będzie kibicował? No, moim faworytem jest Hiszpania. Ale też inni też mają na pewno szansę, na przykład Brazylia lub Argentyna. Najbardziej. O drużynie niemieckiej, jakby pan powiedział? Czy na tych mistrzostwach coś? Znaczy nie przepadam za niemieckimi drużynami. Chociaż może jakieś szanse mają, ale to dla mnie nic specjalnego. Mecz otwarcia Brazylia-Chorwacja. Na kogo pan stawia? Brazylia. Jakby wynik? 3-1. Czy będzie pan oglądał Mistrzostwa Świata? I komu pan będzie kibicował? Tak, będę oglądać Mistrzostwa Świata, będę kibicował na pewno Niemcom. Mecz otwarcia, jak pan obstawia wynik? No nie wiem jeszcze. Ale tak jakby miał pan Brazylia czy Chorwacja? Brazylia. Polska nie gra, będzie pan oglądał Mistrzostwa Świata i komu pan będzie kibicował? Ogólnie zainteresowanie ogólne w ogóle jako tako, jako takie z piłki, nie? Ale tak po prostu no myślę, że tutaj nasze drużyny, te najbliższe sąsiedzkie, nie? Czyli może być Niemcy, Hiszpanie, ale Brazylia głównym jest faworytem tam. Czy pan myśli, że Brazylia? Tak, jeszcze u siebie, a tu swojego podwórka to dużo daje, nie? Rozumiem. A te mecze, one dość późno będą lecieć, mimo to no będzie pan oglądał? Oczywiście, dzisiaj jest otwarcie, nie? Jutro o 22:00, no otwarcie z Chorwacją, no będzie na pewno dobry mecz. Brazylia nie ustąpi, także to... Jaki pan wynik obstawia? Myślę, że jest 1-0, bo Chorwaci też bardzo dobrze grają, także to jest drużyna, godny przeciwnik. Chciałem spytać, czy będzie pani oglądać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Nie interesuję się polską piłką nożną. A światową? Może? Nie. Bo to też drużyny. Nie, ogólnie piłką nożną nie. W ogóle? A tak przypadkiem, jeśli tam no to rodzice, bracia, chłopak będzie oglądał? To może tak sobie zerknę. To może tak. Jakby pani tak miała, nie interesuje się pani, ale tak na kobiecą intuicję, kto wygra te Mistrzostwa Świata? Brazylia, Niemcy, Hiszpania? Hiszpania, zdecydowanie Hiszpania. Czyli Niemcy, Brazylia, Argentyna, może Brazylia, nie? Rozumiem. A kto pana zdaniem jest faworytem w tym turnieju? O, Niemcy i chyba Hiszpania, nie? Brazylia... A tu własnego terenu? Trzecie miejsce. Trzecie miejsce. A mimo tej późnej pory i tak będzie pan oglądał mistrzostwa? No to może nie wszystkie mecze, ale będę oglądał. Rozumiem. W gronie takim rodzinnym czy... Indywidualnym. Indywidualnym. Nie, że tam w jakichś lokalach czy coś. Nie. Czy będzie pan oglądał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Oczywiście będę oglądał, jestem fanem Portugalii i jednego z ich najlepszych, no w sumie najlepszego piłkarza Cristiano Ronaldo, więc zamierzam oglądać i jego poczynania śledzić na bieżąco. Rozumiem, a te mecze lecą dość późno. Czy w związku z tym będzie pan oglądał tylko te z Portugalią, nawet jak będzie o 3 w nocy, czy w ogóle wszystkie? No, mam nadzieję oglądać wszystkie, jeżeli czas na to pozwoli, bo wiadomo szkoła i praca, ale... No tak się ułożyło, wiadomo, te strefy akurat, no, godziny nam tak przypadły, ale zamierzam oglądać jakieś lepsze drużyny, lepsze reprezentacje, bo może tych średniaków nie bardzo. Rozumiem. Pan kibicuje Portugalii? Portugalia ma szansę na mistrzostwo? Wszyscy, bo teoretycznie wszyscy mają szanse, te matematyczne tak zwane. Myślę, że są jedną z silniejszych ekip i naprawdę mają możliwość osiągnięcia jakiegoś dobrego rezultatu. Super, a jeszcze chciałem spytać o tak czysto kibicowanie, czy to jest, pan będzie oglądał w domu, czy gdzieś ze znajomymi? Raczej na spokojnie w domu, odpoczywając po szkole i pracy.